Witam w drugiej części filmu przeznaczonego pokrowcowi firmy JRC Defender i taki drugi film szybki, aby pokazać mi więcej co i jak, bo mnie to bardzo ciekawiło, czemu przy wędce dwuskładowej i kowrotku leci pokrowiec do przodu. To nie jest wada, tak mówiłem wcześniej, można w ten sposób nosić lub ewentualnie nosić w ten sposób do tyłu, żeby do tyłu leciało i wtedy przenosimy nasz pokrowiec. To tak wspomniałem w pierwszym filmie, że warto by przesunąć tą rączkę do przodu, ale producent, tak, w komentarzach przy pierwszym filmie koledzy zauważyli, producent nie po prostu standardowo w tym miejscu stwierdził, że będzie najlepiej rączka i nie wiem, jakie wędki miał do dyspozycji przy tworzeniu tego pokrowca, ale firma JRC to jest firma karpiowa, przeważnie zajmuje się wędkarstwem karpiowym, więc wędki karpiowe, kowrotki karpiowe, a kowrotki karpiowe są kowrotkami dużymi, ciężkimi, więc kowrotek karpiowy w razie przymocowania do wędki więcej waży i środek ciężkości wyważa nam i po prostu ciągnie do dołu. A ja przymocowałem do tego pokrowca feedera oraz kowrotek mniej ważący, czyli 400 coś gramów, więc dlatego trochę leci do przodu. Ale tak jak mówiłem, nie jest wada. Można nieść do tyłu wędkę i śmiało kroczyć do przodu na łowisko. Teraz jeszcze pokażę wam, czy też mnie to zastanawiało, czy dwie wędki wejdą do jednego tego pokrowca uzbrojone. Przekonamy się, drugi korum. I też go wciśniemy. Tylko od razu powiem po co. Jest jedna. Wezmę taki w szybki sposób, bo drodzy Państwo, jest niedziela. A ja za chwilę muszę iść do pracy, więc tak mnie to mocno zastanawiało, irytowało, że muszę dla Was to nakręcić, taka druga część tego filmu. I więc na czym skończyłem? Na tym, że tak sprawdzić, czy wejdą dwie wędki do jednego pokrowca. Zaznaczam od razu, że po to jest pokrowiec solidny i porządnie wykonany, wyścielany, aby chronił naszą wędkę oraz kowrotek. A wciskając drugą wędkę, zaznaczam raz jeszcze, wciskając drugą wędkę, wtedy nam wędka, jeden kowrotek o drugi może obijać się, blanki kijów jeden o drugi może też rysować się, obijać, więc raczej takie coś by było niewskazane. Co innego, jakby była w środku, w tym pokrowcu, jakaś przedziałka do drugiej wędki, ale wtedy to by pokrowiec był na dwie wędki uzbrojone, a nie na jedną. Więc nie radzę przewozić dwóch wędek w jednym pokrowcu, chyba że ktoś chce i dla kowrotki jakoś owija jeszcze w jakieś nepromowe. Są nakładki na kowrotek, dobrze je nepromem zizoluje, tak aby mniej więcej się nie obijało siebie. I tak mówię, nie powinno się nosić w jednym pokrowcu na jedną wędkę, jeszcze w takim jak to dwóch, ale z ciekawości dla Was zobaczę, czy wejdą dwie wędki uzbrojone. Bo tak w pierwszym filmie powiedziałem, pokrowiec jest solidny, duży i z pewnością może by pomieścił dwie wędki. Więc sadzimy drugą. Ostrożnie. I mamy dwie. Zobaczcie. Dwie. I tak mówię, kowrotek o kowrotek może się obijać. W transporcie przygnieść, coś skrzywić, więc
Nie radzę tak przenosić, ale z ciekawości wam pokażę, czy obydwie wędki wejdą. Okej, i widzicie, dwie wędki uzbrojone, tak myślałem, weszły. No ale mówię, nie radzę, chyba że ktoś rozdzieli te dwa kowrotki jakąś nepromową wkładką czy coś, tak aby się nie obijało, ale pokrowiec jest duży, to izolacja do jednej wędki jest idealna, bo widzicie, nawet dwie wędki weszły uzbrojone. Jeszcze jedna kwestia, wyjmę i zobaczymy teraz, czy się sprawdzi. Czy się sprawdzi z ciekawości? Jedna, druga. Weźmiemy wędkę karpiową. Typowo karpiowa wędka. Dwuskład. Długość 3,60. Kowrotek duży. Sami widzicie. Quick. Dam Quick SLS 570 FS. To ponad pół kilo. Dobrze waży ten kowrotek. Nawet nie wiem, czy 600 czy 700 gram, nie pamiętam już naprawdę, ale dam typowo kij karpiowy oraz kowrotek karpiowy. Tak, firma Jersey typuje się typowo w karpiarstwie. Wsadzimy teraz oto ten dwuskład z dużym kowrotkiem do naszego pokrowca i zobaczymy wtedy środek ciężkości, jak jest przy dużym kowrotku. Od razu, to jest test pierwszy, od razu pokażę i myślę, że powinno z rączką być dobrze, bo kowrotek jest cięższy. No jedziemy. Zobaczcie. Prawie. Trochę spada, ale prawie. Ale tak mówię, producent wziął w tym miejscu i akurat tak jest. Kowrotek duży, big. Kowrotek cięższy, przesuwa się i jedzie. I jest prawie. Trochę zwisa. No ale widzicie, tak jak myślę, że każdy zestaw dwukarpiowy z kowrotkiem, czy większym, czy mniejszym, będzie zwisał do przodu. Chyba że typowo by był jakiś dwuskład z kowrotkiem szyty akurat pod ten pokrowiec. Tak, nieraz firma nasz typowo swoje pokrowce szyła pod kowrotki, tak aby inne nie weszły. Jak wspomniałem, firma nasz też ma swój pokrowiec typowo pod swoje wędki. Zobaczcie, kowrotek, czyli kieszeń, główna kowrotka znajduje się prawie po środku wędziska. To są typowe pokrowce szyte pod kowrotki. Tak, nazwa. Więc ciężko dobrać, dopasować innej marki wędki pod ten wyścielany, fajny podkrowiec. Ale ja też dałem radę. Widzicie, tutaj jest za długi od wędziska. Tutaj jest prawie idealnie, ale tu jest za długi. Ale jakoś dopasowałem pod ten kowrotek swoją wędkę, czyli widzicie, też dobrze wyścielany, tak jak Jersey, też porządny, ale też typowo tylko pod model wędek z firmy nasz. Ale coś dopasowałem, mam sporo wędek, więc coś dopasowałem i mi wszedł Bassmaster DX Feeder 11 do 60 gramów. Spokojnie z kowrotkiem. I też dał radę, ale tak mówię, dopasowałem, bo mam kilka wędek. A pokrowiec typowo był szyty pod jeden rodzaj wędek z nasza.
tutaj pokrowca trochę za długo, tu odpowiednio w samym środku jest mój kowrotek i tu odpowiednio, czyli wyważenie idealne, zobaczcie, idealnie wyważone pod tą moją wędkę, ale tak jak mówię, dopasowałem i typowo producent też z firmy Nasz zrobił ten pokrowiec i wyważył pod wędkę. Tak i w tym wypadku może być, że jest po prostu wędka i uchwyt do kowrotka trochę niżej, środek ciężkości w środku jest i wtedy nam ciągnie do dołu, a nie tak przy tym karpiowym wszystko, kowrotki praktycznie są z boku. Zobaczcie, przesunąć nic się nie da. Nic się nie da i kowrotek nie jest w samym środku, tylko widzicie, przy jednych wędkach, jak i drugich tu. Dlatego mówię, że w razie co, jakby centymetr lub 2 centymetry przesunąć dalej do przodu uchwyt, wtedy by nie leciał w dół. I dlatego ten kowrotek przy innych kowrotkach tak samo daje tą pozycję do dołu w tą. Ale tak mówię, można wędkę nieść tak na łowisko albo do tyłu. O. I wtedy nam wisi do tyłu, przenosimy i nie ma tego problemu. Chyba że ktoś chce do przodu nosić, to wtedy musi dopasować sobie wędkę przy zakupie, ale to musiałby w sklepie na świeżo sobie sprawdzić. A tej możliwości w większości sklepów polskich nie ma. Dlatego wiecie, u nas w sklepach jaki sprzęt jest tej firmy, co schodzą i tańszych, więc ciężko w każdym sklepie taki pokrowiec sprawdzić, wędkę sobie uzbroić, tak aby wszystko było hulało. Więc kupując przez internet, w sklepach internetowych, tak to mniej więcej wygląda. Czy to przy korumach z mniejszymi kowrotkami powyżej 400 gram, czy przy karpiówce i typowo karpiowym kowrotku powyżej pół kilograma. Dobrze, że na, nie wiem, czy 600 czy 700 ten kowrotek nie waży, już nie pamiętam naprawdę, ale jest dość duży. Więc tak to mniej więcej wygląda. I tak mówię, nie radzę przewozić w tym jednokomorowym pokrowcu dwóch wędek, które oczywiście wejdą, co wam pokazałem, wchodzą do jednego pokrowca, ale nie radzę ze względu na to, że pokrowiec jest po to zrobiony, tak wyścielany, aby chronić naszą wędkę z kowrotkiem obijania się w czasie transportu, a nie wciskać w jednokomorowy pokrowiec dwóch uzbrojonych wędek. Ale weszło, to mnie nurtowało, na te pytania odpowiedziałem i tak mniej więcej to wygląda. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i widzimy się w następnym filmie już na pewno nad wodą. A teraz zjem coś i idę do tyrki Darka.